to już finał kolejnej edycji konkursu na najlepszą pracę dyplomową o suwałkach. Pula nagród wynosiła 10 tysięcy złotych. Nie wszystkie pieniądze jednak trafiły do autorów. Te, które dzisiaj przekazano, wzięli dyplomanci Suwalskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach. Na konkurs wpłynęło 21 prac. Najwyższej nagrody w wysokości 5 tysięcy za pracę doktorską komisja konkursowa nie przyznała. Na konkurs wpłynęło tylko jedno takie dzieło. Praca historyczna. Walory dydaktyczne i historyczne były niezwykłe, ponieważ jest to praca, która pokazywała, ujmowała w sposób niezwykle ciekawy, w ujęciu takim historycznym, wpływ kultury staroobrzędowców na Suwalszczyźnie w ogóle. Analizując regulamin pracy naszego konkursu, jednak to był najburzliwszy temat, najburzliwszy punkt obrad komisji. Doszliśmy do wniosku, że ten jednak regulamin po to został stworzony, aby wytyczać nam pracę, kierunek pracy, debat, aby też nie tworzyć takich marginesów uznawalności na przyszłe też lata. I jednak patrząc na to, że zależy nam na tej innowacyjności, zależy nam na wyborze tematów, które by przede wszystkim wskazywały na to, jak zmieniać, co zmieniać w naszym mieście, w naszym otoczeniu, aby promować innowacyjne rozwiązania, to jednak ta praca ze swoim wspaniałością ujęcia historycznego i takiego kulturowego jednak nie wpisuje się nam w regulamin i oczekiwania komisji konkursowej. W konkursie zostały także złożone prace magisterskie, licencjackie i inżynierskie. W kategorii prac inżynierskich nagrodzona została praca Jarosława Jankowskiego, który dokonał analizy usług systemu transportu publicznego w Suwałkach. Praca wywarła wielkie wrażenie na komisji konkursowej i prezydencie miasta. W kategorii prac magisterskich zwyciężyła Urszula Letkiewicz. Wynikiem jej trudu badawczego jest praca pod tytułem Preferencje podatkowe w specjalnych strefach ekonomicznych, a budżet lokalny na przykładzie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i miasta Suwałki. Praca dotycząca transportu zbiorowego, komunikacji miejskiej pana jest naprawdę pracą bardzo analityczną, z pewnymi wnioskami, z wątkami historycznymi. Ten tramwaj wileński, który miał kiedyś może zafunkcjonować w Suwałkach i widziałem przebieg nawet tej trasy, nie? Ciekawe rzeczy, zawsze trzeba sięgać do historii, ale te wnioski, które wynikają z analizy funkcjonowania tych autobusów komunikacji miejskiej na poszczególnych liniach i obłożenie pasażerami i tak dalej, jest to na pewno praca, którą musimy my w swojej pracy wykorzystać. Wykorzystać chociażby w ramach tego, co w tej chwili się dzieje, bo analizujemy ten transport zbiorowy, publiczny, miejski. Trwają prace i na pewno ta komunikacja miejska musi być zreformowana. Ona będzie inaczej wyglądała w naszym mieście, chociażby po oddaniu do użytkowania obwodnicy Suwałk. I na pewno wykorzystamy ten materiał i myślę, że pan powinien brać udział w tych pracach moich pracowników, którzy na co dzień zajmują się komunikacją miejską, czyli ze strony PGK, Zespołu Komunikacji Miejskiej, Wydziału Ochrony Środowiska Gospodarki Komunalnej, bo wykazał się pan dogłębną wiedzą tego tematu i pana trzeba po prostu w cudzysłowie, dobre słowo tego znaczenia, wykorzystać. Praca pani Urszuli również zyskała ogromne uznanie. Praca, którą też wykorzystamy w funkcjonowaniu naszego miasta. Dużo materiałów, dużo właśnie ciekawych zestawień. No i analizuje pani nawet i te ulgi, które my tam mamy. Własne podatki od nieruchomości. Tam nie ma zbyt dużo, ale skończyła pani na roku 2015. Swoją pracę, także gratuluję tego tematu. To jest praca magisterska pani, tak? No i szkoda, gdyby pani była licencjacka, to by miały temat dla pani pracy magisterskiej. Aż chciało się podpowiedzieć, że doktorat też byłby mile widziany, czego zarówno pani Uli, jak i panu Jarosławowi w dalszej karierze serdecznie życzymy. A teraz gratulujemy.